Cześć, jestem Pysiek, a w tym filmie pokażę Ci wszystko, co powinieneś wiedzieć o futrzakach. Zapraszam. Jeśli będziesz miał jakiekolwiek wątpliwości, bądź też pytania na temat tego filmu, na dole masz sekcję komentarzy, bo pewnie wielu z Was przyszło tutaj, bo kiedyś pewnie słyszało o futrzakach, o tym terminie i pewnie jest ciekawych, co to jest, bo pewnie naoglądaliście się różnych bzdur z programów telewizyjnych, które naszą subkulturę opowiadały, więc mam nadzieję, że tym filmem zmienię zdanie niektórych ludzi na temat tak zwanych futrzaków. A więc co to znaczy to całe Fury, Fury, czy jak tam się wymawia? Cóż, de facto nie ma jednakowej odpowiedzi na to pytanie. Niektórzy twierdzą, że jest to styl życia, a jeszcze inni, że to jakiś sposób ucieczki od rzeczywistości. Futrzastość jako subkultura zaczęła się w okolicach lat 80. i była inspirowana wszelkiego rodzaju bajkami. Chodzi oczywiście o nasze kochane zwierzęta, które były idolami wśród dzieci. I po prostu chciano je naśladować. Robić to z takiego, nie wiem, własnego hobby. Po prostu jako dziecko każdy miał swojego idola zwierzęcego. W sumie ja zresztą też lubiłem oglądać na przykład Zakochanego Kundla i bardzo tą bajkę do tej pory lubię. Zresztą dużo osób się jakby bawiło w zwierzęta. Nie wiem, jak ja byłem na przykład mały, to zdarzyło mi się udawać, że jem tak jak pies, prawda? Nie wiem. Dużo osób z tego co wiem tak miało. Nie wiem, ja może 4 lata, okej? Ale wracając, po prostu chciano naśladować te istoty, prawda, zwierzęce i z czasem ludzie wymyślali własne również postacie, takie swoje alter ega, jakby się widzieli w tym całym futrzastym świecie i rysowali z nimi na przykład różne komiksy, obrazki i tak dalej, i tak dalej. I tak w zasadzie było do czasów tak zwanej ery internetu, tej doby całej, gdzie każdy zyskał powszechną możliwość korzystania z internetu. I od tych czasów zaczęły się również robić dziwne anomalie w tym fandomie. No, mianowicie rysunki również zaczęły przedstawiać różne akty seksualne. Aczkolwiek wiele osób uważa to za zoofilię, jakiś taki przejaw tego. Ja osobiście nie, ponieważ no to wciąż są jakby ludzie pod postacią zwierząt. W tych czasach ludzie również zaczęli dołączać do fandomu z powodu hejtu, jaki na nich padał, jakiegoś braku może akceptacji, tolerancji wobec ich, nie wiem, odmienności. I po prostu szukali jakiejś ucieczki, miejsca, w którym wiedzą, że mogą być akceptowani. I zauważyli, że idealnym miejscem ucieczki jest fandom futrzaków. No ale dlaczego? Ponieważ stanowi on jakby idealne wsparcie psychiczne, więc zaczęli się tym interesować, tymi zasadami, cechami, no ogólnie tą subkulturą antropomorficznych zwierząt. Każdy futrzak powinien się kierować kilkoma zasadami, na przykład tolerancją, chęcią jakiejś pomocy i myślę, że częściowym pacyfizmem, chociaż jest to kwestia sporna wśród niektórych futrzaków. Na ogół pacyfizm ja odbieram jako plus dla tych, którzy go stosują wśród futrzaków, jest to dosyć spora grupa, ponieważ oni po prostu nie chcą nikogo skrzywdzić, nie chcą zrobić nikomu przykrości, jakichś cielesnych znamion, więc jak najbardziej chęć porzucenia swoich bijatykowych zapędów, że tak to nazwę, jest dla mnie na plus. Chęć pomocy, ponieważ każdy trzyma się razem. Jakby wszyscy tworzymy, że tak to powiem, jedno stado. Grupa osób, która się nawzajem wspiera, pomaga, często bezinteresownie robi coś dla szczęścia drugiej osoby. Tolerancja, ponieważ wiele futrzaków ma odmienne religie, jakieś poglądy polityczne, orientacje seksualne. Skoro każdy ma siebie lubić, to każdy powinien siebie akceptować takim, jakim się jest. Futrzastość to również antropomorfizm, czyli nadawanie na przykład zwierzętom cech ludzkich, motywów, jakichś ich postępowania. Na pewno mieliście to w szkole, prawda? Większość futrzaków ma tak zwaną fursonę, czyli jakby swoje, nie wiem, zwierzęcie alter ego, coś w tym stylu. Jakby wyidealizowane, w zasadzie pozbawione wad, taką jak sobie to twórca wymyśli. I dlaczego ludzie tworzą takie fursony? No cóż, jest jakby element kreatywności, jakby ich miejsce w tym fandomie, wyobraźni. Tak jakbyśmy się po prostu widzieli w tej zwierzęcej formie. Niektórzy jednak tworzą je jakby w elemencie uciekania od rzeczywistości, co mam na myśli. Jakby porzucają swoje ciało i widzą się tak jak zwierzę. Może być to też forma terapii, co do wcześniej wspomnianych no, powodów zostawania futrzakiem, czyli braku po prostu tej akceptacji, że tak to powiem. Więc po prostu porzucają to, że są jakby człowiekiem, mają to w dupie, tą swoją cielesną formę i poświęcają się tej swojej fursonie. Kultura Fury to temat bardzo ciekawy, ponieważ oprócz rysowania organizowane są tak zwane fursuit walki, czyli publiczne manifestacje swojej futrzastości, w których po prostu futrzaki wychodzą w swoich strojach na
ulicę i wywołują zupełnie bezinteresownie uśmiech tam na twarzach dorosłych, dzieci i tak dalej. Po prostu, żeby komuś no, poprawić humor, zrobić dzień, jak to się mawia. I co to są te fursuty? To są właśnie te wyszywane stroje swoich fursów. Większość futrzaków ich jednak nie posiada, bo są bardzo no, kosztowne, ekspansywne. Futrzaki za to też spotykają się na konwentach, na przykład w Poznaniu czy w Gdańsku. Tam pokazują swoje talenty, no na przykład tańczą. Futrzastość skupia się również wokół różnych bajek, związanymi ze zwierzakami oczywiście. Dużo osób przyłączyło się do fandomu dzięki kultowemu, już uważanemu za artefakt tej subkultury, filmowi Zwierzogród. Okej. Jak się nazywa kawa z trzech espresso? No nie wiem, jak się nazywa. Kawa z trzech espresso. Kawa z trzech espresso. Strzykawka. Bardzo śmieszne, bardzo śmieszne. Ale proszę, sprawdźmy ten numer. Ej! Nie, nie, nie! Żanetka! Nie, nie! Tak? Flash? Wiesz, jak nie się nazywa? Kawa z trzech espresso? Strzykawka! Okej, śmieszne, błagam! Jak wcześniej wspomniałem, futrzaki mają odmienne orientacje seksualne, o których powinienem wspomnieć, ponieważ społeczeństwo składa się głównie z biseksualistów, jest to około 50%, około 25% procent heteroseksualistów, około 18% homoseksualistów i większość to są na przykład osoby aseksualne, ale też niestety, mówię niestety, bo jakby nie jest to zbytnio tolerowane wśród wszystkich zoofilów. Około to jest poniżej 2%, około 1,5% bym powiedział. Należy pamiętać, że jest to również kopalnia środowisk LGBT. Futrzaki mają w zwyczaju się przytulać, robić tak zwane hugi, czyli no po prostu z tłumaczenia angielskiego hug, przytulać się. Na przywitanie, na pożegnanie, taki miły gest jakby przyjaźni. A więc jak zostać tym całym futrzakiem i czy każdy może zostać futrzakiem? Tak, każdy może zostać, ale nie każdy jest na to gotowy. Kilka osób pewnie sobie oglądało jakieś bajki ze zwierzakami i od razu uzna, że jestem Fury. Dołączenie do tego fandomu musi być świadomą decyzją, bo jak już raz z niego wejdziemy, to z wyjściem będzie problem. I najważniejsze, po prostu musimy być sobą, być szczerzy z tym, jakim jesteśmy, nie ukrywać, że jakichś naszych wad wewnętrznych i tak dalej. Futrzaki bardzo cenią sobie otwartość, więc na pewno zaplusujecie u innych, jeżeli po prostu będziecie szczerzy i nie będziecie kłamać, bo kłamstwo ma krótkie nogi. I na koniec, czy jesteśmy sektą? Absolutnie nie, bo dużo osób się ciekawi, czy to jest jakaś, nie wiem, grupa religijna, neonaziści i tak dalej, bo to się wzięło pewnie z kilku osób robiących sobie bekę, że w tych strojach gdzieś tam hajlowali, czy inne gesty robili. Nie, nie jesteśmy żadną sektą i nie mamy tego, jak gdyby w planach zostać. Polecam tutaj obejrzeć filmik Tobiego z kanału RPZ Fury, pozdrawiam przy okazji cieplutko, który mówi ironicznie, jak to złą sektą iluminatów jesteśmy. Właśnie, że łamiemy wszystkie konwenty świata, dowodzimy ogólnie też iluminati, mamy swoją główną siedzibę praktycznie wszędzie. Konwenty to tak naprawdę zloty i ustalania planów, jak zniszczyć pierwszy świat i innych ludzi. To, że mamy zasady w fandomie, nie znaczy, że robimy z niego jakby religię. To jest jak ze szkołą. Szkoła ma swój statut, który powinniśmy przestrzegać. Jakby futrzastość też ma swoje zasady, których powinniśmy po prostu przestrzegać. Więc to działa na tej bardziej zasadzie, bo no jak w szkole nie będziecie przestrzegać statutu, to mogą was wylać, a jak nie będziecie wśród futrzaków przestrzegać zasad, to po prostu będą mieli was w dupie. Także dziękuję wam za oglądanie i zapraszam do dyskusji w komentarzach. Jeżeli o czymś nie powiedziałem albo powiedziałem za dużo, możecie mnie również skorektować. Jestem otwarty na dyskusję, na pewno się udzielę, jeżeli to będzie jakaś kreatywna, fajna dyskusja w komentarzach. Trzymajcie się, no i cześć, pa pa!